Marszałku, Wysoka Izbo, jak krótko i szybko. Fundusz rezerwowy na ryzyko kursowe, 5% odpisu zysku. Panie ministrze, panie prezesie Narodowego Banku Polskiego, czy jest tu szansa, żeby to zwiększyć z uwagi na to, co się działo w roku 2007, 12 miliardów straty z uwagi na ryzyko zmiany kursowej? O tym debatował pan prezes Narodowego Banku Polskiego, podnosił te kwestie, spieraliście się mocno w 2008 roku. Sprawa jest poważna, to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, otóż patrząc na kwestię gwarancji i poręczeń, fundusz drogowy, który jest obsługiwany przez Bank Gospodarstwa Krajowego, otóż, proszę Państwa, to jest prawie 50 miliardów złotych. Oczywiście według ESA 95 jest wliczany do długu, a według naszej krajowej wyliczenia do długu publicznego nie jest wliczany. Ale co istotne, przecież to są gigantyczne kwoty i czy nie ma obaw, że Bank Gospodarstwa Krajowego, który jest bankiem państwowym, w końcu tych zobowiązań spłacać nie będzie mógł z bardzo prostego powodu. Dochody funduszu nie będą większe z uwagi na odpis opłaty paliwowej 80% od operatorów autostrad i ewentualnie w związku z elektronicznym systemem poboru opłat, który jest wprowadzany, poboru opłat za korzystanie z polskich autostrad i dróg. Czy w związku z powyższym, no tych źródeł nie będzie więcej. Czy nie ma obawy, że co roku zadłużając ten fundusz z uwagi na pożyczki, czy drogie zresztą pożyczki, czy te emisje obligacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego, nie doprowadzimy do tego, że w konsekwencji ten bank nie będzie mógł spłacać, będziemy to rolować i suma summarum i tak to pokryje w końcu skarb państwa. To są te pytania na kolejne, już chyba nie będę miał czasu. W związku z tym proszę o odpowiedź na te dwa pytania. Dziękuję bardzo.